Cześć wszystkim. Dzisiaj do naprawy trafił mi się laptopik kolegi HP 250 G5. Nie jest zbyt skomplikowany laptopik, ale jest utrzymany w stanie sklepowym. Intel Core i3. Ja już sobie dolną obudowę zdjąłem. Nawet chciałem go sobie uruchomić, sprawdzić co jest, ale niestety na chwilę obecną jest to niemożliwe. Przewody poucinane, skręcane, podejrzewam, ktoś tu zwarć narobił. Ale tu nic, ja sobie wyciągnę płytę główną i tu sprawdzę po swojemu. Ja go już spod spodu sobie rozkręciłem, co by oszczędzać czasu na filmie. Jak widać, stan, można powiedzieć, poezja. Wstępnie nawet sobie pomierzyłem jakieś tam ceweczki. Ogólnie na razie nie widzę tu nic. Żadnych zwart na cewkach nie ma. Kolega dał mi do niego dwa dyski. Nie wiem dlaczego, nic mi nie powiedział, co to było robione. Nawet nie wiem, czy ten laptop był naprawiany. Z tego, co tak sobie patrzałem, na razie pod lupą, jeszcze nie pod mikroskopem, nie widzę tu jakichś śladów lutownicy. Ogólnie wszystko tu wygląda ładnie. Nawet powiem bardzo ładnie. Ciekawe jak pod spodem, jak zdemontuję płytę. Na chwilę obecną ja tu nie widzę nic. Na początku myślałem, że to jest urwane. Ale nie, to tak ma być. Tak to jakoś w powietrzu montowane. W taki sposób chyba dokładnie. Tak. Tak, i śrubkami przykręcamy z boku, ale to zobaczymy później. Na razie to mi jest niepotrzebne. Zasilacz połatany. Nie wiedziałem, co tu zrobić. Zrobiłem po prostu najpiękniej, jak potrafiłem. Co prawda jest sprawny. Mamy 1961. 19 V, czyli jest ok. I tak jak kolega mówił, zero reakcji, nie włącza się, wentylator, nic nie startuje. Ja sobie sprawdzę tylko zasilanie, czy dochodzi przez gniazdo, żeby mi tu nic nie pękło. I wyciągam płytę główną. Nic tu nie wyleci. Nic nie wyleci. Gdzie ja tu mam gniazdo? Tutaj minus. Żeby się nie okazało, że coś z gniazdem tylko jest nie tak. Ja tu będę widział. Czerwone. Prawdopodobnie tu. Plus. Okej, okay, z gniazda wychodzi. Dobra, wyciągam płytę główną. Płyta na wierzchu. I tak jak mówiłem wcześniej, ja nie widzę, żeby ktokolwiek tu grzebał. Zresztą to widać, to nie było czyszczone. Ile tu jest kurzu. W ogóle całe pod płytą. Wszędzie, kurzu jest wszędzie pełno. Oczywiście to wszystko do wyczyszczenia. Zrobi się termikę. Dobra, to na razie, oho, na bok. Pod spodem to samo. Kupa kurzu. O. Ale to nie jest największy problem. Teraz tak, gdzie my mamy klucze, klucze, klucze. Gdzie jest moje gniazdo zasilania? Aha, ono jest doprowadzane. Wstępnie już sobie trochę pomierzyłem. I prawdopodobnie mamy do czynienia z wejściem zasilania. Pierwsze dwa piny to mamy plus. Tu mamy minus.
bagietka do masy i plus. Rezystancja ładna. 480 kOhmów, czyli można powiedzieć, że spadnie. Miernik na test diody. Pierwszy z tranzystorów MOSFET. Ładnie. Z drenu na źródło. Spadek w jedną stronę ładnie. W drugą. Nie mamy. Tak ma być. Bramka, dren. Spadek. On się naładował chyba teraz. W drugą stronę nie mamy. Bramka, dren. Pierwszy tranzystor wydaje się ok. Drugi mamy MOSFET 7506. W teście diody zwarcie na wejściu. Bagietki w drugą stronę, zwarcie. Teraz ja sobie wymontuję tego MOSFETa. Ja sobie wcześniej sprawdziłem tranzystor 7506, to jest MOSFET z kanałem N, 30 V, 12 A. Teraz ja sobie wylutuję tego MOSFETa i zobaczymy, czy na drenie i na źródle ustało zwarcie. O. Wchod w rękę. Temperatura 430 stopni starczy.
Udało mi się znaleźć mocniejszy tranzystor. Oryginalny to był 7506, a 7408. I zobaczcie, kocha, jakie ładne, zobaczcie. Ja Jezu, pierdolę, jakie brzydkie. Kurwa, co on ma, wodogłowie? To jest na żywo, ona to słyszy. Aha, no to nie, to nie. Śliczne. No, ładne, jak, no. Laptop po wymianie tranzystora ożył. I na chwilę obecną nic się z nim nie dzieje. Bateria jest ładowana, 84%, czyli sprawne, było 20%. Na chwilę obecną mamy zainstalowany dysk HDD 500 GB. Jeden z dysków okazał się zepsuty. Ten na bok, czyli złom. Z obecnym też były problemy, trzeba przywracać system przez recovery. Ale kolega zamówił na mój adres i prawdopodobnie jutro będzie dysk SSD. Podejrzewam, będzie lepiej śmigało. No i o to chodzi. Pasta wymieniona. Thermar Grizzly Aeronaut. Widać, że pasta robi swoją robotę, bo ja już tak się bawię tym laptopikiem tak od koło godziny. I jak widać, procesor bardzo mocno obciążyłem. Dodałem jeszcze ciężarki 100-kilowe. To tak dla pewności. I z tym laptopem naprawdę nic się nie dzieje. On się nie grzeje. A nacisk jest nieziemski, bo nacisk jest, no tu można liczyć śmiało, około 350 kg. No jest ok. Nic się nie grzeje. Czyli pasta jest w porządku. Procesor jak najbardziej. Fajna, szybka naprawa. Ja tym miłym akcencikiem żegnam się z wami trochę żartobliwie, ale do następnej udanej naprawy. Cześć.